W listopadzie zeszłego roku opowiadałem wam o tym, że wicemarszałek Sejmu powinien być dobrym gospodarzem. Powinien dbać o wysoki poziom debaty publicznej, o godne zachowanie uczestników posiedzeń Sejmu oraz o utrzymywanie dobrej, przyjaznej i kulturalnej atmosfery podczas debat w Sejmie. Nie mówiłem o tym bez powodu, ponieważ to właśnie w listopadzie zeszłego roku doszło do sprzeczki między posłem Konfederacji panem Grzegorzem Braunem, a wicemarszałkiem Sejmu panią Małgorzatą Gosiewską. Jeśli dzisiejszy stan jest dla was stanem wyższej konieczności, to kiedy ten stan ustanie? Jakie warunki, na którym froncie wojennym mają być spełnione, żebyście stwierdzili... Pani poseł Małgorzata Pępek, Koalicja Obywatelska. Jakże to prostackie, panie prawda? Jakże to prawda? A pan to jeszcze modli się po polsku, czy już po rosyjsku? Bardzo proszę, pani poseł. Pani marszał... Pan marszałek Gosiewska, bo może młodzież nie notuje nas. I największy cham Rzeczypospolitej, Ruska Onuca. Bardzo proszę. Tak. To nie poseł, to cham. Bardzo proszę, pani poseł. Pani... Wydaje się, że wicemarszałek Gosiewska ma jakąś wyjątkową potrzebę, by skomentować każde wystąpienie posła Brauna i to w możliwie najbardziej irytujący sposób. Wyżywacie się na domokrążcach, którzy sprzedają starszemu człowiekowi patelnię, ale tego samego starszego człowieka przez całe życie doprowadzacie do niekorzystnego rozporządzania mieniem, wciągając przemocą w system tak zwany emerytalny i na koniec dajecie 13-14 emeryturę. Dziękuję. Kiedy wyjdziecie z ustawą, która ten Dziękuję. Oszukańczy pan poseł proceder Jan Szopiński, ukróci. Klub Lewica, a ziemia jest płaska, panie pośle. Państwo doprowadziliście przez te ostatnie dwa lata do skokowej destrukcji. No przecież Dziękuję. Doprowadziliście do tego, że Dziękuję. Są rodziny, w których dziadkowie już kolejny sezon Dziękuję nie spotkali bardzo. Się z wnukami na święta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle, czas minął. Pan poseł Tomasz Zimoch w imieniu Polski 2050, bardzo proszę. Jak widać, proces resocjalizacji przydałby się nie tylko młodym ludziom, bardzo proszę. Panie pośle, tu nawet resocjalizacja by nie pomogła i lekarz i w ogóle inne rzeczy również. Bardzo proszę, panie pośle. Teraz pani marszałek, czas. Wysoki Sejmie. Proszę uspokoić się, może zażyć leki i wysłuchać kolejnego wystąpienia. Bardzo proszę, panie pośle. W sumie jej zachowanie może też wynikać z tego, że poseł Braun ma pewne zastrzeżenia co do polityki rządu w sprawie Ukrainy, a wicemarszałek Gosiewska ma w tej sprawie radykalnie przeciwne zdanie. Jeżeli siły sprzeciwiające się ukrainizacji Polski mają takie możliwości, żeby sztucznie nabijać osiągi Dziękuję jednego... Dziękuję bardzo, panie pośle. Dziękuję bardzo, zakończył pan. Czas minął. Ja bym dała stop klakierom Putina i to może by wyjaśniło pana problem. Bardzo proszę, pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica. Nie ma sprostowania. Panie pośle, proszę sobie usiąść. Proszę sobie usiąść albo się wybrać do psychiatry, może by to panu się przydało. Bardzo proszę opuścić to miejsce i nie utrudniać kolejnych oświadczeń. Pan poseł Jan Szopiński, zapraszam uprzejmie. Pani marszałek Gosiewska w jej niepowtarzalnym stylu. Oborę. Psychiatrę. Pani marszałek. Stop ukrainizacji Polski. Nie przesiedleńców, tylko ludzie, którzy uciekają przed wojną, przed barbarzyństwem rosyjskim. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050. Jasne, jasne, panie pośle. Do Moskwy. Do Moskwy. Do Moskwy. W oborze to pan siedzi. Proszę tę słomę z butów powyciągać. Panie pośle Suchoń, bardzo proszę. Nie minęły dwa miesiące i ponownie doszło do bardzo nieprzyjemnej sytuacji podczas posiedzenia Sejmu między posłem Konfederacji a wicemarszałek Sejmu. Tyle tylko, że tym razem pan Grzegorz został obrażony praktycznie bez żadnego powodu. Szczęść Boże. I ratuj się kto może, kiedy zjednoczona łże prawica pod pretekstem dokręcania śrubek w systemie komunikacji elektronicznej buduje państwo policyjne na naprawdę już solidnym, wysokim poziomie. Za starego, za poprzedniego reżimu musiała się nieźle bezpieka nachodzić, że tak powiem, uwspólniając to za nami, bo i ja epizodycznie gdzieś tam
gdzieś tam zafunkcjonowałem. No, takie postaci jak pan marszałek Ryszard Terlecki to pamiętają, znają z autopsji działanie wydziałów biura B, kiedy to właśnie trzeba było się nalatać, nachodzić, potem funkcjonariusze zakładali jakieś teczki, formularze. Wy to wszystko chcecie mieć online. I to jest łajdactwo. To jest łajdactwo, to, że to robicie pod biało-czerwoną fałszywą flagą z żołnierzami wyklętymi. Tradycyjnie pokaz głupoty i prymitywnego chamstwa. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica, bardzo proszę. Proszę nie uderzać w mównicę, może pan sobie w domu walić. Proszę zejść. Bardzo proszę uprzejmie, panie pośle. Ktoś może powiedzieć, że pani Małgorzata Gosiewska jest częścią Zjednoczonej Prawicy i dlatego to ją usprawiedliwia. Tak mogła zareagować. W końcu pan Grzegorz Braun mocno pojechał po rządzie. A ja jestem podobnego zdania jak marszałek Sejmu poprzedniej kadencji, który mówił, że wszyscy posłowie są moimi posłami. Co według mnie miało oznaczać, że wszystkich traktuję tak samo. Dziękuję pani poseł. Swoich posłów, proszę państwa, wszyscy posłowie są moimi posłami. Czy ktoś chce, czy ktoś nie chce? Bardzo państwa przepraszam. Wszyscy są moimi posłami. Przystępujemy do głosowania. Robię te nagranie nie tylko po to, żeby zaapelować do wyborców Zjednoczonej Prawicy oraz do władz Prawa i Sprawiedliwości, by w końcu usunęli panią Gosiewską z funkcji wicemarszałka Sejmu. Robię to również po to, żeby zwrócić waszą uwagę na nagłówki, które pojawiły się po tym incydencie w różnego rodzaju popularnych portalach internetowych. Gosiewska do Brauna, proszę nie uderzać w mównicę. Przerwano przemówienie Grzegorza Brauna. Uderzył w mównicę. Braun oskarżył rząd o budowanie państwa policyjnego. Uderzył w mównicę. Nie wiem, czy tylko ja w taki sposób odbieram te nagłówki, ale w mojej opinii jest to przedstawienie Grzegorza Brauna i tylko jego w bardzo negatywnym świetle. To w końcu poseł Konfederacji w nerwach uderzył w mównicę, a wicemarszałek Gosiewska mówiła mu, żeby tego nie robił. To tak jakbym pokazał wam tylko tą część nagrania. Pan poseł Jan Szopiński, klub Lewica, bardzo proszę. Proszę nie uderzać w mównicę. Niestety zapowiada się na to, że w tej kwestii nic się nie zmieni. Pani Małgorzata Gosiewska pozostanie na funkcji wicemarszałka Sejmu i od czasu do czasu popisze się brakiem kultury i taktu. A media i tak będą próbowały przedstawić to w taki sposób, żeby najbardziej po głowie dostał nie kto inny, a właśnie pan Grzegorz Braun. Jakie jest wasze zdanie odnośnie zachowania wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej w stosunku do posła Konfederacji Grzegorza Brauna? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.